tak, żebym nie mówił za długo, przypadkiem nie odbiegł od tematu, takie małe pytanko na początek. Czy jest na sali ktoś, kto ma zegarek? To kolego tam Kuba, nie? Słuchaj, jak będzie 9:55, to dasz mi jakiś dyskretny sygnał, tak ręką machniesz, nie? Nie, spoko. No co, przedstawić już nie będę. Ja będę chciał wam powiedzieć dzisiaj o różnych interesujących, ciekawych pomysłach, których się kiedyś dowiedziałem albo o nich wyczytałem, które miały pozytywny wpływ na moje życie, pozytywny wpływ na moją świadomość. Tak sobie pomyślałem, że skoro na mnie one bardzo pozytywnie zadziałały i sprawiły, że no, przyznam, żyje mi się dużo lepiej, mam wygodniejsze podejście do niektórych rzeczy, skuteczniejsze, to sobie myślę, że może komuś z was też się przydadzą. Jeżeli tak, to będę z tego bardzo zadowolony, no jeśli nie, no to, no to trudno. Okej. Sprawdzam cię. Więc właśnie te rzeczy, o których chcę powiedzieć, to rzeczy związane z naszą świadomością. Związane z tym, czy jesteśmy świadomi czegoś, czy jesteśmy czegoś nieświadomi. Bo są niektóre mechanizmy w nas, które będą działać, są niektóre prawa, które będą nas obowiązywać i będą obowiązywać niezależnie od tego, czy my je znamy, czy my ich nie znamy. Dlatego myślę, że jednak warto je w miarę znać, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Nie wyobrażam sobie na przykład fizyka, który nie jest świadomy prawa grawitacji. Bo to może się skończyć bardzo, bardzo niemiło. Patryk, nie zapomnij, że masz na imię Patryk. To ta trema. Jestem świadomy mojej tremy. Rzecz, o której będę chciał powiedzieć, to odpowiedzialność. Rzecz, myślę, dość znana, pojęcie bardzo szerokie. Na pewno każdy z nas o tym słyszał. Na pewno wiele razy ktoś nam mówi o odpowiedzialności i na pewno wiele razy jeszcze o odpowiedzialności będzie mowa. Jesteśmy tutaj w większości osobami w wieku dojrzewania, w okresie dojrzewania, więc to jest powoli ten okres, kiedy pewną odpowiedzialność w większości. Kiedy pewną odpowiedzialność... Odpowiedzialność za słowo, to się liczy. Zaczynamy podejmować. To może, żeby tak to ugryźć już od jednej strony, to powiedzmy, każdy z nas, myślę, jeśli nie, to bardzo fajnie, ale chyba każdy z nas ma jakąś osobę, za którą specjalnie nie przepada, albo której nawet wręcz nie lubi. Powiedzmy tutaj dla celów konferencji, tą osobą, której nie lubimy, nie patrzy się na pana. To tą osobą, której nie lubimy, będzie Jaś. Mam nadzieję, że nie ma tutaj na sali żadnych Jasiów. Są. Dobrze. A jest jakiś Krzysiu? A jest jakiś Pablo? O. To powiedzmy, to nie jest Jaś, to jest Pablo. Jest Pablo i my za Pablem nie przepadamy. No bo z różnych tam względów. I powiedzmy, pewnego pięknego dnia idziemy sobie miastem, drogą i spotykamy Pablo na ulicy. Zaczynamy sobie z nim rozmawiać może, mimo że nie lubimy. I doszło w tej rozmowie do jakiejś kłótni, może do jakiejś sprzeczki. Później kończymy rozmowę, odchodzimy
i prawdopodobnie będziemy mieli zepsuty humor na resztę dnia. I co będziemy, i co my często w takiej sytuacji robimy? Można powiedzieć, że Pablo nas zdenerwował. Że Pablo nas wyprowadził z równowagi, zepsuł nam humor i tak dalej, i tak dalej. Jest to, myślę, są na sali polonistki, mogą mnie poprawić, gramatycznie poprawne. Powiedzieć, że Pablo mnie zdenerwował. Jest? No jest. Ale w takiej kwestii ultra poprawności jakiejś psychologicznej, wewnętrznej, myślę, że nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że tą główną odpowiedzialność za to, że się zdenerwowaliśmy, myślę, że ponosimy my sami często. I powinniśmy tak naprawdę powiedzieć zdanie w ten sposób, że podjąłem decyzję o zdenerwowaniu się na Jasie. Dlaczego? No na pewno, żeby przyjąć za to pewną odpowiedzialność. Ale dlaczego my mamy za to przyjąć odpowiedzialność? Otóż na pewno ta sytuacja... Ja to słyszę. Otóż na pewno ta sytuacja, to, że stało się tak, a nie inaczej, to wpływ na to miało nasze podejście. Miało nasze podejście do Pabla, to jak o nim myślimy na co dzień, to jak w ogóle do tej rozmowy podeszliśmy. Często jak kogoś nie lubimy, to tak naprawdę nawet mu nie dajemy szansy, żeby się jakoś wykazał z góry. Ja wiem, że ta rozmowa się potoczy źle. Często to jest też związane z tym, że nie panujemy nad sobą, że nie ćwiczymy panowania nad sobą, albo czasem tego nawet nie chcemy. Albo to może mieć też wpływ na to, że mieliśmy gorszy dzień. Albo też, jeżeli ta kłótnia, ta sprzeczka sprawiła, że do końca dnia jesteśmy źli, mamy zły humor, a czasem nawet dłużej niż do końca dnia, to często jedną z przyczyn jest to, że zbyt długo, zbyt bardzo to rozpamiętujemy. I patrząc na sprawę z tej strony, to my jesteśmy odpowiedzialni, może nie za kłótnie, bo to różnie bywa, ale za to, że jesteśmy zdenerwowani. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, że mamy zły humor i my możemy nad tym popracować. Bo zauważmy, że jeśli odpowiedzialnością za nasz nastrój obarczymy Pabla, Jasia, to wtedy przyznamy, że to ten Pablo ma kontrolę nad tym, co my czujemy. Oddajemy mu władzę nad naszymi emocjami. Bo jeżeli to on nas zdenerwował, to znaczy, że on jest za to odpowiedzialny. I on ma kontrolę nad tym, co z nami się stało. Myślę, że jest to podejście dość, może nawet groźne, ponieważ osobiście jestem zwolennikiem tego, żebyśmy sami jakoś w miarę albo o swoim życiu decydowali, albo też mieli wpływ na to, co robimy. Bo jeżeli to my przyznamy sami, że jesteśmy odpowiedzialni za swój humor, za swój nastrój, za to, że się na kogoś zdenerwowaliśmy albo nie, to wtedy mamy cały szereg rzeczy, które możemy w sobie jakoś poprawić, nad którymi możemy jakoś popracować, żeby w przyszłości sytuacja wyglądała dużo lepiej. Bo na siebie mamy na pewno dużo większy wpływ niż na Jasię, na Pana. Jestem odpowiedzialny za sytuację. Czyli jestem odpowiedzialny za to, co czuję. Jestem odpowiedzialny za to, za moje cele, za to, co chcę robić. To ja powinienem, kierując samego siebie, decydować o tym, nad czym chcę pracować i jaki to będzie miał wpływ na moje życie. Jeżeli wiemy, że sami mamy nad sobą kontrolę, bo na pewno osobą, nad którą każdy z nas ma największą kontrolę, jesteśmy my sami. Mamy dużo większy wpływ na siebie, na to, co my myślimy, na to, co my robimy, niż na to, co myśli i robi kto prawie inny. Więc najskuteczniejszą rzeczą do przejęcia kontroli nad jakąś sytuacją jest stanie się za tą sytuację w jakiś sposób odpowiedzialny, żeby móc to
to no, nad tym popracować. Oczywiście też nie mówię o sytuacjach, na które wpływu nie mamy żadnego. Na przykład na biedę w Afryce, chyba. Dobra. Nieważne. To zależy. To zależy. W skali mikro nie mamy z to wpływu. I też nie chciałbym, żeby odpowiedzialność mylono z poczuciem winy. Poczucie winy to jest coś niekoniecznie tego samego. Jeśli mamy kontrolę nad swoimi emocjami, możemy pozwolić sobie na to, żeby czuć się lepiej, żeby nie denerwować się, żeby nie opatrzać siebie za... No, nie na kogoś innego, dobra, też mówiłem. Krema. Często jest tak, że jeżeli nie mamy świadomości tego, na co mamy wpływ, tego, za co jesteśmy odpowiedzialni, jeżeli nie mamy świadomości tego, co możemy w swoim życiu zmienić, jesteśmy trochę jak ten piesek, który, można powiedzieć, to czy wejdzie do pokoju, czy nie, to dla niego to zależy od tego, czy drzwi się otworzą, czy nie, czy się przesuną, czy nie. Ale sam nie wpadnie na to, możecie. Ale sam nie wpadnie na to, żeby przyjąć odpowiedzialność, przejąć kontrolę i spróbować jakoś wejść. Bo z odpowiedzialnością jest jeszcze taka rzecz, że odpowiedzialni jesteśmy za wszystko, nad czym mamy kontrolę. Jeżeli nad czymś nie mamy kontroli i nie możemy mieć kontroli, to nie możemy być też za to odpowiedzialni. I też z kolei skrajnością z drugiej strony jest próba przyjęcia odpowiedzialności za coś, za co wiemy, że nie mamy nad tym kontroli. I tutaj ważna jest ta świadomość, o której mówiłem na początku. Świadomość, nad czym możemy mieć kontrolę, na co możemy mieć wpływ i świadomość tego, na co wpływu nie możemy mieć. O tym jeszcze myślę, za chwilę powiem. Miałem mówić o ciekawych pomysłach, które się dowiedziałem i zmieniły jakoś moje życie. To jest kolejny. Ale to myślę, każdy wie. Jak jest problem i będziemy na problem narzekać, to problem nam nie rozwiąże. A czasem można nawet problem powiększyć. To przewijam dalej. Okay. A to jest sprawa druga. To jest, myślę, dość... Co, już? Okej. Okay. No to szybko. To. Dobra. Często, jeżeli mamy jakiś problem, to szukamy winy osoby, która jest winna temu problemowi. I to powiem, problemy też nie rozwiązuje. Też nie chciał, żeby mylono. Szukanie winnego z szukaniem źródła problemu. To też jest inna zupełnie sprawa. Bo często szukanie winnego sprowadza się do tego, że szukamy osoby, która jest za coś odpowiedzialna, żeby zabrać odpowiedzialność od siebie i w ten sposób zabieramy od siebie kontrolę nad jakąś sytuacją. Tak. Może na moim przykładzie, jeśli mogę, bo to o swoim doświadczeniu mówię, mógłbym powiedzieć, że jestem trochę aspołeczny, ponieważ byłem w szkole bity przez jakiś czas. I to mogłaby być przyczyna tego, że jestem aspołeczny. Te osoby, które wtedy robiły te i tamte rzeczy, mogłyby być winne temu, że będę aspołeczny. Tylko że znalezienie winnych wcale by nie rozwiązało tego problemu. I gdybym na czymś takim pozostał, nie stałbym tutaj i nie mówił o was. Dlaczego? Bo byłbym aspołeczny. Ale miałbym powód. Więc nie miałbym winnych. Też z winnymi też często jest tak, że winni są po to, żeby na nich po prostu ponarzekać. Albo że zwalamy winę na siebie, żeby na siebie ponarzekać. Tak zwane martwianie się. To też, myślę, nie jest rozwiązanie problemu. Osobiście stosuję taką technikę. Bardzo mi się podoba. Jeżeli mam problem, staram się szybko, jak najszybciej dojść do tego, czy mam
jakiś wpływ na to, co się dzieje, czy mam jakąś kontrolę nad sytuacją. Jeśli mam kontrolę nad sytuacją, to mam od razu rozwiązanie problemu. Jeśli nie mam, to wiem, że mam wpływ na siebie i na moje podejście do problemu. To może tak jeszcze z takich przykładzików. Ostatnio na pielgrzymce maturzystów do Częstochowy. No, z kolegą sobie usiedliśmy przed mszą i było takie miejsce dość zaśmiecone, przyznam szczerze, ja śmieci nie lubię. I można było, można było tak stwierdzić, kurczę, jest bajzel jatrnicze, pielgrzymi bajzel robią, przyjdą tylko się pomodlić, nie wiem. Albo można było poszukać winnych, można było dojść do tego, kto naśmiecił, nie wiem, w sumie, może coś by to dało. No my z kolegą postanowiliśmy te śmieci po prostu zebrać. Czyli wzięliśmy siatki, pół godzinki poświęciliśmy, przyjemne pracowite pół godzinki, później wskoczyliśmy umyć ręce i proszę. I od razu, raz problem rozwiązany, nie było śmieci, dwa, jakoś spędziliśmy kreatywnie te pół godzinki, było bardzo przyjemne. Odnośnie jeszcze rozwiązań, jakie mogą zajść. Niektóre mogą się faktycznie wydawać z zewnątrz głupie, ale pytanie, kto ocenia, czy pomysł jest głupi, czy nie? My, czy inni? Kto ma kontrolę nad tym, że pomysł jest głupi, czy też nie? Dobra, tam już mi kolega machał, to... Nie, spokojnie, facet. Spokojnie? Spokojnie, nie wiem. Mamy czas. Nie mów, że jest spokojnie. Tak, dobra. To może też teraz trochę poruszę temat, o którym już Maciek mówił. Tak, może tylko krótko, żeby się nie powtarzać. Odnośnie narzekania. Przyznam, jestem osobą, która się dość interesuje historią. Kojarzycie tego pana? Nie? To jest Napoleon. To był taki bardzo, bardzo, bardzo mądry człowiek. W skrócie. Uznawany przez niektórych za jakiś niedościgniony wzór, ideał. No i jest pan Łukasz. Który niekoniecznie... No, tak. Jak się tam skacze po różnych historycznych blogach, artykułach, można znaleźć bardzo często różne komentarze pod adresem Napoleona odnośnie tego, że był głupi, że się tam na niczym nie znał i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie czytając to tak myślę, jeżeli są osoby, które twierdzą... Nie mówię, że trzeba tam się zgadzać tam z tymi wszystkimi uczestnikami polityki międzynarodowej i tak dalej. Jeżeli są osoby, które twierdzą, że on był debilem, to nie wiem, to ja się chyba nie mam co obawiać, jeżeli ktoś mnie nazwie debilem. Podobna sytuacja z takim innym panem, król Szwecji, też geniusz, ale no hejterów swoich w internecie znalazł. Paru innych panów, ekonomistów. O każdym z nich, każdy z nich jest człowiekiem bardzo, bardzo mądrym. Był. Jeżeli ten jest, tam ci byli, czarno wiele. I na temat każdego z nich jestem przekonany, że znajdziecie bardzo dużo hejtów, bardzo dużo słów krytyki. Tak się czasami zastanawiałem, dlaczego te słowa krytyki pod adresem takich osób mogą się znaleźć, bo przyznam, jestem fanem osób wybitnych. I w sumie doszedłem do tego, co to? Że to często zależy od tego, do czego siebie albo do czego innych porównujemy. Jeśli stworzymy sobie w głowie jakiś obraz ideału, niedościgniony wzór i do tego ideału będziemy przyrównywać innych ludzi, to gwarantuję, że każdy wyjdzie słabo. Też. To tyle. No. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie, przyjęcie odpowiedzialności za to, co się czuje, będzie się równało przyjęciem kontroli nad sobą, nad tym, co się robi, nad tym, co się chce robić i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mówię, że to tam od razu raz, dwa zadziała, stryk, włącz, wyłącz. To będzie na pewno coś, co wymaga pewnej ilości pracy. Ale na pewno pierwszym krokiem do tego będzie nasza wiedza o tym, że możemy to robić, że możemy zmienić siebie, możemy zmienić swoje podejście do różnych rzeczy. Tak, no, ostatni slajd się już niestety
kazał wcześniej. Rozwój osobisty. Bardzo, bardzo ważna kwestia. I na pewno bardzo przydatna, jeżeli chodzi o wybór ścieżek kariery. Tylko pytanie, czy w tym rozwoju, w tym jak się uczymy, jak się rozwijamy, robimy to dla siebie, czy dla innych? Jeżeli sami nie mamy celu w tym, co robimy, w tym, co się pracujemy, w tym, jak się wysilamy, robimy to dla kogoś, jeżeli rozwijamy się dla kogoś, no to na tym pięknym przykładzie mogę stwierdzić, że będziemy do niczego. No to... To myślę, że chyba na tym skończę. Jakieś pytania może? Okej, dziękuję. Oddaję głos. Nie mówię o tym, że...